Dużo ostatnio miałem zapytań, co u mnie się mieści tutaj w popielniczce. Jest to taka moja mała przeróbka audio w tym samochodzie. Jak wiemy, z tym radiem K-Base i z tą nawigacją karabina DVD, no, ciężko coś wymyśleć z odtwarzaniem muzyki, ponieważ można to robić tylko albo radio, ewentualnie można dokupić sobie jakieś transmitery FM, ale jakość tego dźwięku później jest po prostu słaba. No, słaba jest ta jakość, najlepsza jakość jest tutaj z płyty, ale wiadomo, no, mamy czasy, jakie mamy. Nagrywanie płyt nie jest już niczym takim fajnym i wręcz uciążliwym, bo mimo że jest tutaj zmieniarka na 6 płyt, to kto wozi teraz płytę ze sobą? No i wymyśliłem właśnie coś takiego, no, aktywowałem oczywiście programem diagnostycznym wyjście liniowe AUX w radiu, podłączyłem sobie na początek jacka, mogę sobie słuchać teraz muzyki z telefonu. Radio jest wyposażone w bluetooth, lecz muzyki puszczać przez to nie można, ewentualnie tylko można połączenia przez to wykonywać. Także taki malutki kabelek daje już dużą możliwość nam. Podłączamy sobie go pod telefon i puszczamy swoją ulubioną muzykę. Ja poszedłem o krok więcej. Przerobiłem głośnik Bluetooth, taki przenośny na akumulatorek. Podłączyłem go na stałe pod ładowarkę od nawigacji. Głośniczki tam poucinałem, w ogóle skróciłem to. Na filmiku pokażę, jak powinien wyglądać ten głośniczek w całej okazałości. Wszystko jest podłączone też pod wyjście liniowe. Jest zrobiony trójniczek, także jak nie słucham muzyki z tego urządzenia, mogę sobie podłączyć telefon, słuchać sobie muzyki z YouTube'a. Jak do tego wgrywamy muzykę? Muzykę na tym mam na pendrive'ie. Pendrive'a przeciągnąłem przed łóżką do schowka. Mam na takim kabelku, przedłużeczka, można sobie go tam zamontować. Ja tego nie montowałem, u mnie to jest luzem. Na pendrive'a wgrywamy sobie muzykę i słuchamy swoich ulubionych utworów. Jak to się tutaj odbywa wszystko? Możemy sobie przełączyć także na kartę SD. Znaczy, ja mam niewyprowadzone wyjście, jest tam gdzieś pod spodem. Tak, play, głośność możemy sobie zwiększyć tym. Oczywiście nie dajemy tutaj na maksimum, ponieważ troszkę delikatnie harczy. Daję tak 2 stopnie poniżej maksimum. No i przełączamy sobie piosenki do przodu, do tyłu. Jak to gra? Już pokazuję. Puścimy sobie muzyczkę. Sobie ją troszkę przewinę dalej. Gra to porządnie, porównywalna jakoś jest z płytą, a może nawet delikatnie lepsza, ponieważ wiadomo, MP3 można w troszkę lepszej jakości nagrać niż nagrywamy płytę. No, ja dodatkowo mam z tyłu podłączoną tubę basową. I myślę, że to takie urozmaicenie audio przy tym radiu to już jest dość sporo. Dość sporo poprawiło to jakości dźwięku. Także może kiedyś zrobię manual, jak to tam wszystko podłączyć. Taką poradę, relację z tego. Ale to przy okazji chyba wymianę filtra kabinowego, co w niedługim czasie będę robił. Bo jakbym chciał to teraz robić, jest naprawdę dużo rozbierania tam i nie ma sensu grzebać tam po prostu, aby to wszystko pokazać. Także polecam być na bieżąco tam z filmikami, na pewno taki materiał wpadnie. W międzyczasie postaram się nagrać, jak aktywować wyjście liniowe w programie diagnostycznym. To już jest duże udogodnienie. Potem będzie na pewno filmik, jak podłączyć takiego jacka. No i oczywiście będzie cały film, jak to jest u mnie podłączone, jak to wszystko tam się odbywa, jak to wszystko rozwiązałem z tymi kablami. Także dzięki za poświęcony czas.